Kochani, chciałbym wam uświadomić, że my jesteśmy wyjątkowym pokoleniem. Osoby starsze, tak jak kiedyś osoby starsze były też wyjątkowym pokoleniem. Mówię o czasach przed telewizją. Telewizja zrobiła ogromną rewolucję i nasze pokolenie pamięta czas jeszcze przed telewizji, kiedy to starsze pokolenie było nośnikiem tradycji czyli opowiadania te wszystkie o wojnie, o karczmach, o objawieniach diabła, Chrystusa, Matki Boskiej, o życiu pozagrobowym, o, o tym, jak zioła działają. No, całą wiedzę miało starsze pokolenie, które przekazywało właśnie młodzieży, yy, bo oni się właściwie tym młodzieżą, jak gdyby dziećmi zajmowali, im opowiadali takie historie. Telewizja wszystko niszczy telewizja zaczyna zaspakajać te potrzeby, które wcześniej zaspokajało starsze pokolenie. Czyli już mamy wojnę, ale wojnę mamy. Wiecie, czołgi strzelają. To już jest bardziej atrakcyjna historia niż ktoś, to było na wojnie opowiadał, albo jemu opowiadali, jak kiedyś było na wojnie. Nie? Tam mamy wszystko, objawienia, no, wszystkie wymyślone, ale to są wszystko wymyślone historie. To już nie są prawdziwe. Nie są nasze regionalne. To, co u nas się działo i tak w ten sposób Przekaz wiedzy i tradycji z pokolenia na pokolenie umiera. Kolejną rewolucją to była rewolucja w obyczajowości. Pojawia się moda na big beat, na długie włosy, i w ten sposób, co za tym idzie, na, na tą całą kulturę muzyczną. Pojawiają się kapele tak tzw. młodzieżowe, big beatowe i one wprowadzają tak dużą rewolucję, i tak szybko młodzież przejmują, że w latach 70., w połowie, a już. Nie ma już zabaw tradycyjnych, czyli praktycznie ludowych, jeszcze na dożynkach, na weselach, jeszcze się tradycja, jeszcze tam jakoś dużej broni, ale już na zabawach jej nie ma. Czyli zabawy ludowe trzeba przyjąć, znikają około roku 1980. Przyjmijmy, że wracają około 2010, tak delikatnie przyjmijmy, że to już tak, było, bo wcześniej był, ja też mam starsze nagrania, ale przyjmijmy, że zaczynają tak już troszeczkę na większą skalę wracać te zabawy. Kochani, to jest 30 lat. 30 lat, no to jest pokolenie. Jak ktoś miał wtedy, powiedzmy, 30, teraz ma 60, bo tam wtedy w Kawalerce się wcześniej, jak to się mówi, wszyscy łączyli w pary, no powiedzmy 25, no to ma 55, nie? Eee, to oni jeszcze... To jeszcze to nasze pokolenie jest jeszcze, powiedzmy, ale żeby się bawić to jeszcze czas pięć do tyłu dać, nie? To nasze pokolenie jeszcze jest związane z tą muzyką tradycyjną. Nie dziwcie się, że na te reaktywowane zabawy przyjeżdżają ludzie, którzy się kiedyś na takiej muzyce bawili, wychowali się na niej. Jak to się mówi, zawsze się tęskni za młodymi latami, nie? no bo były fajne. A co jest w tym wszystkim najfajniejszego? Że przywożą swoje maniery tańca. Także, bo w różnych regionach, co tam dużo mówić, w dużych, różnych regionach, wieś od wsi czasami się różniła, różnymi e, stylami tańczyli. Najciekawsze oczywiście są maniery tańca oberka, bo to jest taki bardzo stary i ten, i takim objawieniem ostatnich czasów to był Jan Manowiecki. Myśmy wiedzieli, że wiemy wszystko o Berku, nie? a on nas zaskoczył. Co więcej, Jan się pojawiał na yy, zabawach, bo jak go widzę na nagraniach, kiedyś nie tańczył z bogdą. Aczkolwiek znał ją, jak to się mówi, z młodości. Na kraj Bogdan go nie pamięta, a to są wioski, nie? Dopiero Jan zabłysnął, kiedy zaczął tańczyć z Bogdą w tym samym stylu i pokazali możliwości tańca oberka. No, tutaj, tutaj nas, jak to się mówi, bardzo, ale to bardzo Jan zaskoczył. To jest taka bardzo drobna, mało akcentowana, szybka. Wiecie, oni no tak to bardzo szybko tańczą, do tego pośpiewują. To, ten, to jest czysto wiejska maniera, taka oryginalna, tańca, oberka, coś wyjątkowego. No, wyobraźcie sobie, że nie byłoby zapa, to gdzie on by pojechał i gdzie by się pokazał? No i w ten sposób właśnie to starsze pokolenie jest bardzo cenne, bo ono przywozi te najstarsze maniery tańca. No właśnie. Eee, ja dlatego nagrywam kamerą, bo wiem, że to jest archiwum. Ona się kiedyś przyda, eee, będzie analizowane, Właśnie chcę zostawić po sobie troszeczkę takiego fajnego materiału. I nie dziwcie się, że my kamerom często wybieramy starsze pokolenie, żeby jak, pokazać, jako, jaką manierą tańczy. Tak, żeby to był wzór do naśladowania. Eee, także nasze pokolenie, wierzcie mi, ma jeszcze misję do spełnienia. Powinniśmy pokazać właśnie młodszemu pokoleniu zachęcić je. Do, do tradycji, żeby odkrywali tą tradycję, że to, co było w latach przed telewizją, jak to się mówi, przed Big Beatem, to co ta muzyka, właśnie te walce, tanga, foxtrot, berki, polki, nawet rumby były, jeszcze różne takie tańce, wiecie, układowe, jak tam Miotlasz, tam jeszcze inne były, tam. Sporo tego było. One po prostu wyginęły, że ta, ta tradycja jest ciekawa. No właśnie pokazuje wtedy, że wieś naprawdę na wsi się bardzo fajnie żyło. Co jeszcze fajnego na wsi było? Na wsi były śpiewy o czym się praktycznie zapomniało. I te śpiewy też, jak gdyby Big Beat je e, skasował, bo Big Beat prowadził wokal. Bardzo mocny, nagłośniony, prawie każdy śpiewał fajne te, radiowo-telewizyjne piosenki. No to te ludowe zaczęły tradycyjnie odchodzić, jak to się mówi, w cień dlatego ja uważam, że potrzebujemy bardzo dużo, ale to bardzo dużo opowiadań, publicystyki i kochani, ja chcę nagrywać, wierzcie mi, ja będę swoim przykładem właśnie opowiadał o swoim życiu, o swoich doświadczeniach właśnie z muzyką, o swojej wsi, o swoich tradycjach, swojego regionu, tam gdzie się wychowałam, bo to był na szczęście bardzo bogaty region Powiśla Maciewickiego, tam się, wierzcie mi, naprawdę dużo działo, dlatego, że to był też na szlaku handlowym, Co ludzie, wiecie, odszedli, nie pamiętnych czasów wędrowali w jedną i w drugą stronę. Tam są grodziska, co świadczy po prostu o obecności ludzi przed tysiącami lat. Tam wędrowała Wisła. Tam się bardzo dużo rzeczy działo. Także tą tradycję ja po prostu od dziecka chłonąłem. Też mam powiedzieć, żebym w niej zakochany w swoim miejscu urodzenia. To jest coś wyjątkowego, żeby ludzi właśnie zachęcić do patriotyzmu właśnie, do korzeni swoich przodków. Ja będę opowiadał wam o swoich przodkach, kim byli, co robili, no tak, także wiesz, fajne, bo też fajne, moim zdanie fajne życie prowadzili. Ale też będę chciał zachęcać was, żebyście też opowiadali w komentarzach i żebyśmy tą tradycję razem, wspólnie, ludową, jakoś tam powiedzmy, propagowali i zachęcali właśnie przede wszystkim młodzież do kultywowania. Właśnie. I dlatego kanał ludowizna, na którym Wam teraz właśnie ten materiał umieszczę, to jest kanał o osobach tańczących. O stylach, o manierach, o historii tańca, zabaw, wesel, dożynek tego wszystkiego, obyczajowości. Kanał Muzykanci, tam będzie publicyka o muzykantach, kim byli, jak się rozwijali, jakie były składy. ten. Natomiast Staropolska to będzie o śpiewach, ginące śpiewy z różnych okresów, takie starsze i młodsze, ale także ta cała tradycja. Opowiadania starszego pokolenia o tym, co kiedyś było, jak się działo, o duchach, o bogach, o diabłach, o tym wszystkim, co ludzie opowiadali nam, cośmy zapamiętali. I to też są, ta tradycja ustna, wierzcie mi, bardzo ciekawa historia. Pamiętam, jak studiowałem historię, to y, zaczynało się za komuny jeszcze w, 80, bodajże, w siódmym roku. Tak, w roku byłem na historii. Y, to zaczynało od, od Iliady. I pierwszą informacją jakąśmy dostali, że chyba przez 500 600 lat Iliada nie była spisana, tylko była w tradycji ustnej przekazywana z pokolenia na pokolenie. A gdzie nasza Iliada? Właśnie nasza słowiańska, czy powiedzmy powiślańska Iliada też nie została spisana. No właśnie, nasze pokolenie, jeszcze zanim odejdziemy, uważam, że ma jeszcze... Coś do zrobienia. Musimy powiedzieć, jaki był świat przed telewizją, przed internetem, i że też był ciekawy. Także, więc pozdrawiam i zachęcam do oglądania też mojej publicystyki. Pozdrawiam.